ostatni piątek media doniosły o przegranym procesie Edyty Górniak. Sąd zdecydował, że artystka musi zapłacić Powodowi 83 tysiące złotych za nieobecność na koncercie, który miał odbyć się w 2016 roku i w którym miała być gwiazdą. Należy jednak zauważyć, że wyrok jest nieprawomocny, więc możemy przypuszczać, że to jeszcze nie koniec sądowych sporów Edyty. Wielu ludzi zainteresowało się tą historią, zwłaszcza że zgodnie z wyrokiem to właśnie artystka ponosi winę za całą sytuację. Nie wiadomo jeszcze, czy Górniak będzie się odwoływać od decyzji sądu. Dotychczas zgodziła się udzielić komentarza Pomponikowi, w którym postanowiła wyjaśnić, jak wyglądała sprawa z organizacją tego nieudanego koncertu z jej perspektywy. Edyta podkreśla, że jej nieobecność wynikała z siły wyższej. Koncert miał odbyć się w Warszawie w czasie, gdy jej syn trafił do szpitala w stanie krytycznym w Los Angeles. Edyta wyjaśniła, że w tym okresie mieszkała z synem w słonecznej Kalifornii i regularnie odwiedzała Polskę tylko w celu realizacji kolejnych projektów artystycznych. Przypominamy, że w trakcie podróży do Polski Górniak dowiedziała się, że synowi rozlał się wyrostek robaczkowy, więc natychmiast zawróciła do Stanów, aby być przy dziecku. Warto też wspomnieć, że inni organizatorzy wydarzeń, w których miała uczestniczyć Edyta, wykazali wtedy zrozumienie. Producenci programów telewizyjnych nie mieli problemu z znalezieniem zastępstwa dla gwiazdy. Jednak organizator koncertu w Warszawie nie przygotował zastępstwa ani nie zgodził się na inny proponowany termin. Ponadto nie ubezpieczył koncertu jako imprezy masowej. Teraz żąda odszkodowania za niedyspozycję, która miała miejsce w tamtym czasie, zarówno u niej, jak i u jej syna. Sprawa trwa od kilku lat i Edyta skarży się w rozmowie z Pomponikiem. Czy sąd drugiej instancji spojrzy na historię Edyty nieco bardziej przychylnie? To pozostaje do zobaczenia.